it's good that this global forum for peace takes place at the University of Wrocław, because in the time when most of the society and mass media are talking about money, it is time to talk about values. The peace for which we are praying is altogether different from a psychological state produced by our own efforts. It is a gift from God, a gift of grace from heaven. The first conference around peace. And for me, what is really important is to come to the deep understanding of peace, the spiritual dimension, the collective dimension, and the interfaith and international relationship that we have to build on peace. But peace is not only to dream of peace, it's to be committed to peace. It's a personal commitment, it takes effort, it takes involvement, personal involvement, an inner peace, and at the same time spreading peace around us through knowledge, understanding, and actions, behavior. Tabarruhum refers to the highest level of morality, and it is a Muslim duty towards one's parents, but it is also to be associated with treating non-Muslims, who are all our brothers in humanity. Any other religion for me is a stimulation to rethink my own religion. Wydziały teologiczne nie są tak bardzo zafiksowane, mówiąc kolokwialnie, doktrynalnie, jak były kiedyś. Widzimy znacznie większą współpracę nie tylko pomiędzy wyznaniami, powiedzmy, w ramach chrześcijaństwa, ale widzimy również znacznie szerszą współpracę między różnymi religiami. I prawdę powiedziawszy, to daje dużą nadzieję. Jakiś czas temu uczestniczyłem w takiej konferencji, która dotyczyła zakładania całych uniwersytetów przez uczonych wywodzących się teologów, wywodzących się z nurtu muzułmańskiego i teologów chrześcijańskich. Tego typu rozwiązania dają impuls do tego, żeby teologia rozwijała się dzisiaj.